partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ja myślę, że są takie trzy największe grupy problemów, gdzie po prostu myślimy, że wszystko z nami ok, a tak naprawdę to jest praca dla fizjoterapeuty uroginekologicznego. Pierwsza grupa to właśnie bolesne miesiączki. Gdzieś się utarło, że miesiączka to może boleć, że to jest ok, że możemy sobie przecież tam parę dni w miesiącu pocierpieć, że minie jak urodzimy dziecko, a przecież teraz rodzimy coraz później, no to trudno, cierp 25 lat, ale po prostu tak trzeba. Natomiast absolutnie można po prostu pójść do fizjoterapeutki, po prostu dostać jakieś ćwiczenia, terapię manualną i w większości przypadków naprawdę cuda po prostu. Po kilku miesiącach, po kilku wizytach, po miesiącu pacjentki mówią: ja nie czuję, kiedy przychodzi miesiączka. Po prostu nie czuję w ogóle, to jest normalnie po prostu takie same dni jak każde inne. Kolejna rzecz, którą po prostu myślimy, że to jest norma, to bolesne stosunki seksualne. Często kobiety boli stosunek seksualny podczas wprowadzania penisa, czyli na początku stosunku, albo gdzieś w jakiejś pozycji, że w ogóle coś wykluczają, ograniczają, albo na przykład są jakieś dni w miesiącu, kiedy nie współżyją, bo je wtedy boli. To nie jest okej. To absolutnie też się na to nie zgadzamy, żeby nas coś bolało, albo na przykład... znaczy ja mogę wieloma przykładami moich pacjentek jakby się posłużyć z gabinetu, które po prostu mają mi... bo jejku, takie historie, po prostu... takie, gdzieś tam się nam w głowie tworzą jakieś takie sytuacje, że no skoro ja nie mogę, no to nie będę wcale, to coś tam, że na pewno to coś ze mną jest nie tak. Absolutnie nie, bo to są takie zespoły, jakieś tam zaburzenia, które gdzieś tam mamy predyspozycję do tego i na przykład tryb życia, czy po prostu jakieś sytuacje w naszym życiu powodują, że to się rozwinie u nas i absolutnie można z tym sobie poradzić. Naprawdę fizjoterapeuta pomoże. I kolejna rzecz, to uwaga, uważam, że jest najbardziej popularna i najbardziej bagatelizowana? Częste sikanie. I... o, dzień dobry. To może jednak to mnie też dotyczy. Słucham. No właśnie, widzisz. To jest tak, że po prostu na pewno kojarzysz, albo może to ty jesteś taką osobą w towarzystwie, że a, to mały pęcherz ma, ona ciągle chodzi sika, to jest właśnie, jeżeli gdzieś jadą wszyscy w grupie na wycieczkę, albo gdzieś są na imprezie, no to ta wiadomo, że będzie chodziła często siku, ha, 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 w śmiechy. Natomiast to nie jest okej, żeby często robić siku, no bo dobrze by było pójść do urologa, żeby sprawdził na przykład w badaniu USG, jakiej wielkości mamy ten pęcherz. Ale tak naprawdę nasz pęcherz może się wypełnić aż do litra. Wyobraź sobie, Karolina, jaki to jest rozmiar? Tak. To jest 5 kubków herbaty. To jest tak dużo. I teraz pomyślmy sobie, jak chodzimy często do toalety, to ile my tego siku robimy? Czy my jesteśmy w stanie wysikać taką szklankę 400 ml? Powinnyśmy. Tyle powinno wyglądać taka jednorazowe oddanie moczu. Właśnie powinno mieć taką objętość 350-400 ml. A takie osoby, które często chodzą, to sikają po 100 ml. One często chodzą, zaburzają cały proces mikcji, bo to jest naprawdę bardzo skomplikowany proces. Jeżeli często chodzimy siku, no też będziemy wkładać wysiłek w to wypróżnienie, no bo trzeba będzie trochę popchnąć, trochę włożyć wysiłku, napiąć mięśnie, co też jest bardzo niezdrowe i może spowodować obniżenie narządu pęcherza. Więc staramy się tego nie robić. No i wtedy też nasz pęcherz no, docelowo później się obkurczy, no bo już jak on nigdy nie rozciągał się do tej takiej swojej naturalnej objętości, więc z czasem on będzie coraz mniejszy, więc jak sikasz często, to będziesz sikać coraz częściej. Więc trzeba po prostu przerwać to błędne koło częstego sikania. I fizjoterapeuta co z tym może zrobić? Po prostu uczy tej właśnie kontroli mięśni. Tak, bo czemu my, bo my, mam wrażenie, że pacjentki po prostu nie ufają do końca sobie. One tak często chodzą siku, mówią: Boże, bo jak się teraz nie wysikam, to chyba się posikam. Jakby, a jeżeli trenujesz mięśnie na miednicy, ufasz sobie, jakby znasz ich sprawność, pracujesz nad tym i też wyciszasz cały układ nerwowy, bo osoby, które są zestresowane, które mają bardzo taki przebodźcowy, współczulny układ nerwowy, to one no, automatycznie przez to właśnie też będą sikały częściej, bo to jest taki stres dla organizmu, a w stresie sikamy częściej. Jeżeli to jest przewlekłe, no to właśnie to jest częste. No oczywiście też mamy całą gamę różnych chorób pęcherza, na przykład jak pęcherz nadreaktywny, ale to już jest choroba, którą też leczymy i to też się zajmuje fizjoterapeuta, urolog takimi rzeczami. No w każdym razie to nie jest okej. Okay. I od razu powiem, że normalnie, zdrowo oddajemy mocz 6-8 razy na dobę, w nocy wcale albo raz,
przy tym pijemy normalnie. Czyli nie to, że ja wypijam dwie szklanki herbaty dziennie albo kawy i przy tym chodzę 6 razy dziennie. Nie. Jak wypijam optymalną taką dla siebie odpowiednią liczbę wody, czyli na przykład dla mnie to jest tam ponad 2 litry, jak ja wypiję 2 litry, to powinnam te 6 razy na dobę pójść. No. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.